Jan Chryzostom, Pasek, Pamiętniki. Streszczenie. Fragmenty. Rok pański 1660. W obozie. W czasie jednej z wypraw Pasek został zaproszony na ucztę do pana Marcjana Jasińskiego. Na uczcie byli też krewni gospodarza, panowie Nuczyńscy. Jeden z nich w czasie biesiady zaczął prowokować Paska do pojedynku, ale on, nie chcąc złamać regulaminu, który zabraniał pojedynków w obozie, poszedł do siebie. Ale w czasie drogi do swojego namiotu Pasek został dogoniony przez pijanego pana Nuczyńskiego, który zaczął Paska atakować. Pasek odparł atak i ciął wroga po palcach prawej ręki. Ale napastnik nie przestawał atakować, więc Pasek cięciem w szyję zakończył pojedynek. Po chwili nadbiegł młodszy brat właśnie pokonanego, również pijany, i również zaatakował Paska. W czasie walki Pasek odciął mu rękę. Potem przyszedł pan Jasiński, który wyzwał Paska na pojedynek. Poszli poza obóz, żeby nie łamać regulaminu, pod las. Ale kiedy szli po kładce, idący pierwszy pamiętnikarz został zaatakowany od tyłu. Ale szczęśliwie zdradziecki cios w głowę spowodował tylko, że Pasek wpadł do strumienia. Szybko wyszedł na brzeg, starł się z przeciwnikiem i zadał mu dwie poważne rany. Dodatkowo za zdradziecki atak obił go płazem szabli. Rok pański 1667. Komendy. Zmęczony już ciężkim żołnierskim życiem, bohater Pasek postanowił dokonać zmiany. Dlatego z krewnymi udał się w okolice Krakowa, gdzie spotkał przyzwoitą i gospodarną wdowę, którą upatrzył sobie na kandydatkę na żonę. Pasek opisuje swoje komendy, czyli zaloty, oraz decydującą rozmowę ze szlachcianką w czasie jednej z zabaw. Jego oświadczyny zostały przyjęte. Rok pański 1680. O wydrze, co się robakiem nazywała. Przebywający u siebie w Olszówce Pasek przyjmuje pana Straszewskiego, który przybył z listami od króla, który prosił o darowanie wydry. Pasek nie chciał tego zrobić, więc zaproponował rękaw ze skóry wydry. Jednak pan Straszewski nalegał, że król chce żywe zwierzę. Gdy wyszli na zewnątrz dworku, gość był zdziwiony tym, że wydra jest oswojona, łasi się do Paska. Gospodarz zaczął opowiadać, że wydra łowi dla niego ryby, pilnuje go w czasie, gdy śpi, budzi, gdy jest pijany i rozumie polecenia. A kiedyś, gdy do Paska przyjechał pan Ożarowski ze swoim hartem, wydra potrafiła przestraszyć psa. W czasie postu, gdy ciężko było o świeże ryby, wydra przynosiła też złowione przez siebie w stawie ryby swojemu właścicielowi Paskowi. Pasek pokazał też panu Straszewskiemu swoje oswojone dzikie ptactwo, ale gdy król dowiedział się o tych przymiotach wydry, znowu wysłał Straszewskiego i tym razem Pasek musiał oddać swoją oswojoną wydrę. Król był z niej bardzo zadowolony, która to wydra również się spodobała i tylko jemu pozwalała się głaskać. Chociaż autor pamiętników napisał w liście do króla, żeby nie wiązać wydry, ponieważ ta może uciec, zrobiono tak i wydra w końcu uciekła. Chociaż szukano ją wszędzie, to znaleziono ją dopiero u Żyda, który wypchał jej skórę słomą. Wcześniej na polu zabił ją po prostu dragon. Dragon i Żyd za karę trafili do wieży, a król mocno przeżył stratę wydry. Przez cały dzień nie jadł i się do nikogo nie odzywał. Pasek, opisując swoje ptactwo myśliwskie, chwali się, że potrafi obłaskawić każde dzikie zwierzę, takie jak lisy, kuny, wydry, zające, co rozsławiło jego myśliwstwo na całą Polskę. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.